Taryfa ulgowa poluje, poluje na słowa po mieście. Taryfa ulgowa. Chociaż inny bądźłę, przebojowe warzywa bądźłę. Nie do wiary. Jutro o 22.55 w TVN. Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Jordix, a to jest kolejny odcinek z serii Niezapomniane produkcje, w której przypominam popularne filmy i seriale z czasów, kiedy jeszcze podwórka wyglądały tak. Dziś omówię film, po którym szynka już nigdy nie będzie smakować tak samo. Poznajcie historię Babe, świnki z klasą. Zapraszam! Filmy, gdzie główną rolę odgrywały zwierzęta, od dawna cieszyły się dużą popularnością. Jedną z pierwszych produkcji tego typu był film Lassie wróć z 1943 roku. W kolejnych latach powstało wiele kontynuacji przygód Lassie, ale nie tylko, bo też pojawiały się inne produkcje o psach, koniach, kotach czy orkach. Jednak ze świecą można było szukać filmu, gdzie głównym bohaterem jest, brutalnie mówiąc, zwierzę jadalne. Zmieniło się to w roku 1995, kiedy światło dzienne ujrzał omawiany dziś przeze mnie film. W ramach wstępu powiem jeszcze tylko, że Babe, świnka z klasą, jest ekranizacją książki Dicka Kinga Smitha z 1983 roku, która w Polsce została wydana pod tym samym tytułem co film. Dobra, pora przejść do właściwej części odcinka, czyli omówienia filmu. Jest to opowieść o stworzeniu o tak gorącym sercu, że zmieniło ono całkowicie życie w Słonecznej Dolinie. Tutaj nikt nigdy nie okazywał świniom szacunku, chyba że one sobie nawzajem. Od niepamiętnych czasów żyły w ciemnym i ponurym świecie chlewu. To pierwsze słowa w filmie wypowiedziane przez lektora, które od razu wprowadzają widza w odpowiedni klimat. W momencie wypowiadania tych słów poznajemy Babe, jedną z wielu małych świnek, których matka zostaje zabrana do rzeźni. Na miejsce maciory pojawia się swojego rodzaju maszyna do karmienia prosiąt, do której biegną wszystkie małe świnki. Wszystkie poza Babe, która tęskni za swoją matką. Do widzenia, mamo. Wybaczcie za wtrącenie, ale już po tej scenie można zobaczyć, jak dobrze wykonany jest ten film. No spójrzcie na tę biedną małą świnkę, która smutnymi, zapłakanymi wręcz oczami żegna się ze swoją matką. Takich zabiegów w filmie jest naprawdę sporo, dzięki czemu można poczuć, że te wszystkie kwestie wypowiadane przez świnkę czy inne zwierzęta nie są tylko tandetnym hollywoodzkim efektem. Chwilę po tym, jak zostaje zabrana duża świnia, po Babe przychodzi dwóch podejrzanych gości i pakują ją do worka. Nasza świnka zostaje nagrodą w konkursie na wiejskim targu, a zdobędzie ją osoba, która wytypuje wagę prosiaka. Świnkę wygrywa Arthur Hoggett, farmer, który jak się wydaje od razu zauważa w Babe coś więcej niż tylko mięso. Innego zdania jest żona farmera, Esme Hoggett, która ma wielki apetyt na prosiaczka. Pomyśl, dwie piękne szynki, dwa bekony, cztery nóżki, dwie nerki, wątróbka i mnóstwo innych pyszności. Ej, odwal się od Babe, może lepiej ciebie ugotować. I tak wyglądasz jak świnia, a mięsa byłoby o wiele więcej. Sorry, uniosłem się, kontynuujmy. Po przyjeździe na farmę Babe zaprzyjaźnia się ze zwierzętami. Trochę stukniętym kaczorem Ferdynandem, któremu wydaje się, że jest kogutem. Z jajkami mi nie wyszło, więc zacząłem piać na pobudkę. Mam do tego talent. A teraz oni kupili tę brzęczącą maszynę do budzenia i znowu nie jestem potrzebny. Mają mechanicznego koguta. Biedny Ferdynand. A ty też jesteś biedny. Z owcą ma... Miła z ciebie świnka. Jak cię wołają? Baby. Nie jak te wilki. One są najgorsze. Mogą ugryźć, jak cię tylko zobaczą. Oraz z muchą, suczką, która staje się przybraną matką świnki. Koniec głupi, mamo. Może nie tak jak owce, ale świnie są głupie. Przepraszam. Wcale nie. Mój Boże, kim jesteś? Jestem z Wielkich Białych. Pojawienie się świnki na farmie nie podoba się jednak Rexowi, partnerowi muchy, który stwierdza, że miejsce świni jest w chlewie, a nie w stodole wśród innych zwierząt. Chrum, chrum, świnko, mam coś dla ciebie! Nasz wygrany kawałku wieprzowiny! Zajadaj, zajadaj! O Jezu, znowu ta raszpla. Musisz wyrosnąć na tłustą świnię! Tłusta świnia to ty jesteś, Babe jest porządnym prosiaczkiem i trzymaj się od niego z daleka.
Tak a propos pani Hoggett, to w jej rolę wcieliła się Magdalena Szubański, córka Zbigniewa Szubańskiego, żołnierza Armii Krajowej, który w 1966 roku wyemigrował wraz z rodziną z Polski do Australii. Co ciekawe, Szubański, kiedy grała tę rolę, miała tylko 32 lata. Nie żeby coś, ale wyglądała na dwa razy tyle. Wracając do filmu, to po jakimś czasie życia na farmie, Babe postanawia, idąc śladem swojej przybranej matki, zostać psem pasterskim lub raczej świnią pasterską. Początkowo owce śmieją się z sympatycznego prosiaczka i nie chcą go słuchać, ale w przeciwieństwie do psów, Babe jest dla nich miły, dzięki czemu między nim a owcami rodzi się pewnego rodzaju więź. Hoggett, widząc zapędy świnki, zaczyna mieć w stosunku do niej ambitne plany. Babe, świnka z klasą, to film nieprzeciętny. Potwierdza to choćby 7 nominacji do Oscara i jedna zdobyta statuetka za najlepsze efekty specjalne w 1995 roku. W pokonanym polu Babe zostawił wtedy nie byle jaką produkcję, bo film Apollo 13. Myślę, że to jak najbardziej zasłużona nagroda, gdyż tak jak już wcześniej wspomniałem, oglądając film, widz cały czas ma wrażenie, że zwierzęta faktycznie ze sobą rozmawiają i posiadają ludzkie uczucia. Trzeba pamiętać, że jest to ekranizacja sprzed ponad 20 lat, kiedy technika komputerowa nie była jeszcze tak rozwinięta jak teraz, także tym większy szacun dla twórców. Od siebie powiem, że był to chyba ulubiony film mojego dzieciństwa. Kiedy miałem kilka lat i oglądałem Babe po raz pierwszy na kasecie VHS, tak mi się spodobał, że od razu po napisach końcowych postanowiłem przewinąć kasetę i obejrzeć film jeszcze raz. Od tego czasu widziałem bardzo wiele filmów, ale chyba nigdy nie zdarzyło mi się, by chwilę po obejrzeniu danej produkcji odpalić ją ponownie. Swoją drogą, jeśli jako dzieciak dowiedziałbym się, że ta pyszna szyneczka w kanapce to kiedyś był kuzyn Babe, zapewne do tej pory nie jadłbym mięsa. W każdym razie dla tych, którzy nie widzieli filmu o przygodach małej świnki, z czystym sumieniem polecam. Babe bawi, wzrusza i w pewnym stopniu zmusza do refleksji. Natomiast świnie nie mają żadnych obowiązków, podobnie jak kaczki nie mają obowiązków. Nie, bardzo... Dobrze, będę szczera i powiem ci to wprost. Po co gospodarz trzyma kaczki? Żeby je zjeść. A dlaczego gospodarz trzyma świnie? Zwierzęta, które nie mają żadnych obowiązków, a które mimo to gospodarz karmi. Żeby je potem zjeść. Możliwe, że jest to najszlachetniejszy obowiązek, jaki zwierzę spełnia wobec człowieka. Człowiek je świnie? Nazywa to wieprzowiną albo szynką. Po śmierci nie mówią na was świnia. Ale ja jestem świnią pasterską. Na zakończenie powiem, że film doczekał się kontynuacji. W roku 1998 powstała druga część pod tytułem Babe, świnka w mieście, gdzie jak sam tytuł wskazuje, akcja filmu przenosi się ze Słonecznej Doliny do miasta. Moim zdaniem ta część jest trochę słabsza od jedynki, jakoś wiejski klimat bardziej przypadł mi do gustu. Jednak mimo wszystko jest to godna kontynuacja filmu. Bardzo przyjemnie się to ogląda i fajnie, że powstał ciąg dalszy przygód pojętnej świnki. Na dziś to już wszystko. Dziękuję za obejrzenie filmu do końca. Jeśli ci się spodobało, zostaw łapkę w górę. Nie zapomnij też o komentarzu, no i zasubskrybuj kanał, by być na bieżąco z moją twórczością. Do usłyszenia!